Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj recenzja, znaczy może nie tyle recenzja, co jak zwykle pokazanie moich przeróbek z figurkami. Przed Wami Highbrow w wersji podrobionej, jest to oczywiście chińska podróbka, skala Voyager. Dla porównania zwróćcie uwagę, jak się prezentuje ze zwykłymi deluksami wielkościowo. Ewidentnie widać, że jest większy. Chciałbym zaprezentować Wam tą figurkę. Moja akurat taka przeróbka. Jest to pełny repaint. Tam miejscami można zaobserwować, że trochę farba schodzi. Zależało mi na tym, żeby część była taka lekko poniszczona, ale znalazłem bardzo fajną metaliczną farbę, która wygląda świetnie. Postanowiłem ją pomalować tutaj. Od spodu. Ta farba jest naprawdę bardzo fajna i to jest akurat nie modelarska, to nie jest farba modelarska. Kupiłem ją w sklepie bardzo tanio, w sprayu od razu w puszce, więc nie trzeba jej korzystać z tego zarografu. A resztę wykończyłem pędzlem. Oczywiście wszystko było malowane na czarnym podkładzie. Podobnie jak te części były na czarnym podkładzie, a później metodą suchego pędzla pomalowałem na srebrno, dodając poszczególne detale. Daje to taki fajny, przestrzenny wygląd. Tutaj tu się zczepiło. Link do figurki postaram się, mniej więcej jak uda mi się znaleźć, to wrzucę Wam link w opisie do figurki, gdyby ktoś był zainteresowany tą figurką. Bardzo fajna, tania alternatywa, bodajże chyba ze 4 dychy kosztuje teraz obecnie na AliExpress. Pomalowałem również broń. Broń poza rękojeścią, bo niestety farba z rękojeści się zdrapie. Postanowiłem również pomalować na czarno, z wyjątkiem właśnie rękojeścią. Broń w oryginale była niebieska, tak jak te uchwyty. Żeby cię lepiej widać. No i oczywiście mamy tutaj też figurkę z głową, tylko niestety bez odpowiednich narzędzi to ani rusz. Byłaś. O. Mamy też taką figurkę. Do figurki się aż tak bardzo nie przykładałem. Pomalowałem tylko trochę na srebrno tutaj i cała reszta jest bez zmian. Transformuje się w głowę, tak samo jak każda inna. Swoją drogą, jak na figurkę, bardzo ładna głowa. To trzeba przyznać, nawet wyszło. Nie będę tutaj pokazywał transformacji, bo już pewnie Państwo widzieli transformację. W zamian za to od razu pokażę figurkę przetransformowaną. Dzięki magii kina mamy figurkę robota. Sam robot prezentuje się całkiem nieźle moim zdaniem. Starałem się pomalować. Oczywiście mógłbym dać to na jaśniejszy, ale przyznam się, że w oryginale były jaśniejsze te części. Niestety po położeniu specjalnego lakieru samochodowego troszeczkę to zszarzało. Nie jest to jakieś wybitnie złe, bo podoba mi się, że taki jest bardziej autentyczny, bardziej taki realnym, z realnego życia. Macie tutaj też również to na niebiesko, w oryginale było, więc też pomalowałem. Dodałem czerwone detale, pozłacane tutaj takie dynksy, nie wiem do czego, ale są. Złotą farbką tutaj podrabiałem trochę detali. Oczywiście wszędzie możecie zaobserwować właśnie ten niebieski plastik, znaczy niebieską farbę. Tu pododawałem trochę detali, bo stwierdziłem, że fajnie by wyglądało.
Nogi to nogi, z czarnymi tutaj podeszwami. Tutaj trochę farby. Właściwie to jest to pełne przemalowanie, oczywiście z tyłu. No z tyłu to niewiele jest do pokazania. Silniki boczne na czarno, to kółeczko można zamknąć. Większość moich przeróbek jest, no i oczywiście nakleiłem tutaj oryginalną naklejkę. Można takie naklejki kupić na AliExpress, one są bardzo fajne, bo nie, to nie jest naklejka, to jest jakaś tak wtapiane, jakaś farba tutaj. Trudno mi to określić, ale naprawdę bardzo dobrze się trzyma, nie odkleja się i sprawia wrażenie, jakby to firmówka była. No i oczywiście tutaj od góry jakieś takie dodatkowe po bokach, oj przepraszam, po bokach jakieś takie dodatkowe detale. Tak wygląda figurka. No i oczywiście można ją zapozować z bronią. Tylko te, niestety jedna rzecz jest, te uchwyty są tak duże, że chcąc wkleić, włożyć to do ręki, czasami trzeba się namęczyć, żeby potem je wyjąć, więc uważajcie po prostu, bo może wam się uchwyt ułamać, zostać w ręku. No, mamy broń. Swoją drogą mogę osobiście polecić tą figurkę, bo mimo, że jest to chińska podróbka, jest to naprawdę bardzo dobra podróbka. Dla porównania, żebyśmy mieli pewność, że jest to klasa Voyager, zobaczcie jak się prezentuje z smokescreenem wielkościowo. Może wezmę tutaj tak, to spróbuję jakoś pokazać. Dawna seria Voyager. No i oczywiście smokescreen przy nim. Tą kupicie koło 5 dych tak naprawdę, więc to jest to wierna replika oryginału Hasbro Highbrow. Tam było chyba bodajże Power of the Primes Highbrow. Jedna tylko rzecz tutaj jest różnica. W oryginale te skrzydła były tak ustawione i figurka się miała to na stałe. W podróbkach możecie sobie to dogiąć tutaj, żeby stopa wyglądała bardziej czysto. Mniej tych części, żeby wystawało. Dobra, zabiorę na razie smokescreena. I jeszcze raz ostatni podgląd na figurkę. Moje przemalowanie. Tak mniej więcej wygląda moja przeróbka. Jeżeli wam się spodobało, dajcie mi lajka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, no to łapkę w dół. Dajcie jakiś fajny komentarz. Nie zapomnijcie, byłoby fajnie, jakbyście zasubskrybowali. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich takich nowości albo takich przeróbek, ewentualnie jeżeli chcielibyście zobaczyć moje recenzje w przyszłości, parę dobnie nowych figurek dochodzi, ma przyjść. Dajcie dzwoneczek, też powinien gdzieś tam być dzwoneczek pod filmem. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam, pa!